Z tej strony Adam z atrakcyjnych domów znajduje się właśnie w Smolcu na budowie pod Wrocławiem. Budowę rozpoczęliśmy 3 miesiące temu i zapraszam na krótką prezentację. Tutaj jesteśmy przed wstawieniem drzwi wejściowych, gdyż wstawiamy je tuż przed samą elewacją. Jest to wersja zmieniona z dodatkowym WC. Tutaj mamy przedsionek, już był hydraulik, została wykonana instalacja ogrzewania podłogowego. Tutaj mamy salon, trójkątną ścianę wewnętrzną. Tam znajduje się okno przesuwne HST, a tam mamy przepiękne trapezowe szklenie. Spójrzmy na to okno HST. Ono uchylamy, bardzo delikatnie przesuwamy i tak naprawdę wylewka dojdzie nam do tego miejsca, także jak dołożymy płytkę czy też panel, idealnie zlicuje nam się z górą tego okna. Przejdźmy do kuchni. W tym projekcie nastąpiła zmiana, gdyż została usunięta spiżarnia, aby uzyskać większą przestrzeń. Mamy okno narożne, które zostało dwukrotnie na wysokości powiększone. O, tutaj proszę bardzo, tam będzie lodówka, piekarnik. Zapraszam dalej, pójdziemy korytarzem. O, i tutaj właśnie będzie znajdowała się kotłownia. Jest dodatkowe miejsce na pralkę, suszarkę, próba szczelności. Tu już mamy wykonaną rozdzielnię elektryczną. Poniżej znajduje się już rozdzielacz od ogrzewania podłogowego. Tutaj mamy właśnie małe WC, gdzie tak naprawdę będą znajdowały się urządzenia. O, tutaj proszę, tu mamy pod WC przygotowane, tutaj mamy pod jakąś umywalkę, zlew podtynkowy. Tutaj mamy łazienkę, będzie znajdował tam się prysznic, będzie oczywiście również WC i tutaj będzie później oczywiście również zamontowana bateria podtynkowa. Tutaj mamy pierwszy pokój, to jest ten mniejszy. Zostało dodane jeszcze jedno okno. Tutaj mamy drugi pokój, który tak naprawdę jest odbiciem lustrzanym tego pierwszego okna, pierwszego pokoju, przepraszam. I przechodzimy do trzeciego pokoju, który tak naprawdę powstał jeszcze z taką wnęką. O, tu mamy wnękę. Oczywiście, pomimo że jest to projekt budynku parterowego, powstaje nam poddasze strychowe. Ono znajduje się za tą ścianą trójkątną. I proszę spojrzeć, o, postaram się pokazać najdokładniej jak to możliwe. Właśnie tamta przestrzeń między tamtą a tamtą belką jest w pełni użytkowa. Oczywiście tam te boczne przestrzenie również można wykorzystać. U góry mamy wysokość około 2 metrów. Tu sobie pokażemy. O, i tam właśnie widać tą przestrzeń. To jest między tym stężeniem a tamtym. Czyli ta cała szerokość jest do naszej dyspozycji. Zapraszam również z zewnątrz. Pokażemy rozwiązania, które zostały dodatkowo zastosowane. Mamy oczywiście rury spustowe prostokątne, ale tutaj to, co się pojawia przy oknach, okna są w antracycie obustronnym. Tutaj mamy zastosowane żaluzje podtynkowe, czyli nie są to typowe rolety, są to żaluzje. Żaluzje są na specjalnych sznurkach. To są takie lamelki w kształcie litery C lub Z, które można obracać i można regulować sobie to światło. Mamy dzisiaj piękny zachód słońca. O, proszę spojrzeć, tutaj już akurat inwestor przywiózł jakieś nasadzenia, wykonał już częściowo płot, część rzeczy już przeprowadził. Tu jest właśnie płot wykonany przez inwestora. Tak budynek się prezentuje przy pięknym zachodzie słońca. Również mamy tutaj
zainstalowaną instalację fotowoltaiczną oraz zastosowane bardzo ciekawe pokrycie, gdyż tutaj wyjątkowo nie jest to blacha na rąbek, tylko klient zdecydował się na dopłatę w kwocie około 8000 zł na dachówkę betonową płaską. Jest to dachówka firmy Brass, model Teviva, w powłoce Cizar, w kolorze antracytowym. I tak prezentuje się budynek w pełnej okazałości. Pokażę jeszcze go od tyłu. Pracę rozpoczęliśmy tutaj, nie wiem czy już wspomniałem, 3 miesiące temu. Mamy, dzisiaj jest 28 sierpnia. W najbliższym czasie wykonujemy wylewki. Tutaj jest już przygotowana maszyna, miksokret. Pracę planujemy zakończyć z końcem września, gdyż na początku, na przełomie sierpień-wrzesień wchodzi ekipa od elewacji, czyli będzie zajmowała się klejeniem styropianu. Tutaj będą też te wstawki, które są tak jak na wizualizacji wykonane, wstawki drewniane i kolor grafitowy. Dodatkowo z końcem września planujemy zamknąć budowę, tak jak już wspomniałem. Wykonamy oczywiście elewację i ostatni etap, czyli tak naprawdę sufity podwieszane. O, tutaj może się Państwu pokażę, bo mnie nie widać. O, tutaj jestem ja. Zostaną nam sufity podwieszane, czyli mamy 30-centymetrową izolację nasypową na części płaskiej, a na częściach skośnych możemy zastosować izolację w postaci wełny. Cała płyta fundamentowa jest zaizolowana obwodowo styropianem XPS. Dodatkowo mamy tutaj 15-centymetrową warstwę twardego styropianu EPS 100. Zostanie tu zastosowana pompa ciepła, którą również będziemy montować. O, i tutaj właśnie na tej przestrzeni otwartej będzie zastosowana wełna jako termoizolacja, ruszt na profilu dwupoziomowym, zwieńczony płytą gipsowo-kartonową i to pozostawiamy już do wykończenia, czyli podgładzie i podmalowanie. Pokażę jeszcze Państwu tutaj może z takiej szerszej perspektywy. O, tu proszę bardzo, pokażę jak to wszystko wygląda. Dziękuję ślicznie. Postaram się nagrać więcej takich filmów już na ostatnim etapie realizacji, kiedy już będziemy mieli zrobioną elewację i będziemy w trakcie sufitów.